Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na wykład z zasad udostępniania produktów fotogrametrycznych w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami – ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. Dane fotogrametryczne udostępniane w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym to zobrazowania lotnicze, ortofotomapa oraz numeryczne dane wysokościowe. Zasięg oraz aktualność danych można sprawdzić na stronie www.codgig.gov.pl. Zdjęcia lotnicze udostępniane są w postaci analogowej w formie odbitek stykowych lub powiększeń, a także w postaci cyfrowej jako skany zdjęć wykonanych kamerami analogowymi lub kopie zdjęć wykonanych kamerami cyfrowymi. Format danych cyfrowych to TIFF. Po lewej stronie znajduje się przykładowe zdjęcie analogowe kolorowe w skali 1 do 10 tysięcy, natomiast po prawej stronie znajdują się dwa zdjęcia cyfrowe o pikselu 6,8 cm w kompozycji CIR i kompozycji RGB. Ortofotomapy udostępniane są w postaci cyfrowej w formacie GeoTIFF lub w postaci analogowej w formie wydruku na ploterze lub naświetlone na papierze światłoczułym i wywołane w procesie fotograficznym. Ortofotomapy wykonane są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 1992 lub 2000 w barwach rzeczywistych, skali szarości lub barwach fałszywych z kanałem bliskiej podczerwieni. Ortofotomapa wykonana w ramach projektu ISOK charakteryzuje się 10-centymetrową wielkością piksela terenowego. Przykład takiej ortofotomapy umieszczony jest na rycinie. W Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu oraz dane pomiarowe NMT i NMPT wykonane na podstawie zdjęć lotniczych, skanowania lotniczego oraz map topograficznych. Wszystkie dane wysokościowe wykonane są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 1992, a wysokości odnoszą się do układu wysokości normalnych Kronstadt 86. Numeryczne dane wysokościowe udostępniane są w postaci cyfrowej. Dane pomiarowe w formacie ASCII TBD są plikami tekstowymi zorganizowanymi na warstwach tematycznych. Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 1992 w skali 1 do 10 tysięcy. Interwał siatki wynosi od 10 do 50 metrów, a błąd średniej wysokości zawiera się w przedziale 0,8 do 2 metrów. Źródłem danych były zdjęcia lotnicze lub mapy topograficzne. Dane pomiarowe w formacie LAS to pliki binarne zawierające chmurę punktów pochodzące z lotniczego skanowania laserowego, zapisane zgodnie ze standardem 1.2 opublikowanym w 2008 roku przez American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Oprócz współrzędnych, pliki te zawierają m.in. informacje o klasie danego punktu, intensywności odbicia, czy też wartościach RGB pozyskanych ze zdjęć lotniczych. Gęstość punktów wynosi od 4 do 12 punktów na metr kwadratowy, a błąd średniej wysokości zawiera się w przedziale do 0,2 metra. Dla standardu pierwszego pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 1992 w skali 1 do 2500, natomiast dla standardu drugiego w skali 1 do 1250. Numeryczny model terenu udostępniany jest w różnych formatach. Pliki w formacie SRITIN oraz Integraf TTN zawierają rozproszone punkty wysokościowe tworzące nieregularną siatkę trójkątów. Utworzone są na podstawie danych pomiarowych ASCII TBD. Błąd średniej wysokości zawiera się w przedziale od 0,8 do 2 metrów. Pliki rastrowe Integraf GRD
mają strukturę geometryczną, odpowiadającą siatce o stałym interwale wynoszącym 5 metrów. Utworzone są na podstawie danych pomiarowych ASCII TBD, a błąd średniej wysokości zawiera się również w przedziale 0,8 do 2 metrów. Pliki z warstwicami w formacie DGN lub DXF zawierają dane wektorowe utworzone na podstawie danych pomiarowych ASCII TBD. Błąd średniej wysokości zawiera się w przedziale 0,8 do 2 metrów. Pliki tekstowe ASCII XYZ zawierają współrzędne punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra, wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego. Błąd średniej wysokości zawiera się w przedziale do 0,2 metra. Pliki tekstowe w formacie ArcInfo ASCII Grid zawierają wartości wysokości punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra, które są wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego. Błąd średniej wysokości również zawiera się w przedziale do 0,2 metra. Dane numerycznego modelu pokrycia terenu dostępne są w dwóch formatach. Pliki tekstowe w formacie ASCII XYZ zawierają współrzędne punktów w regularnej siatce o oczku 0,5 metra dla standardu drugiego lub 1 metra dla standardu pierwszego. Pliki tekstowe w formacie ArcInfo ASCII Grid zawierają wartości wysokości punktów w regularnej siatce o oczku 0,5 metra dla standardu drugiego lub 1 metra dla standardu pierwszego. W obu przypadkach dane zostały wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego, gdzie błąd średniej wysokości zawiera się w przedziale do 0,2 metra. Przedmiot działalności podstawowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stanowi wykonywanie czynności materialno-technicznych służących realizacji zadań publicznych przypisanych Głównemu Geodecie Kraju i określonych przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej. CODGI gromadzi, prowadzi i udostępnia bazy danych Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, m.in. w zakresie danych fotogrametrycznych. Dane udostępniane przez CODGI można otrzymać odpłatnie lub nieodpłatnie. Wszyscy zainteresowani posiadają nieodpłatny dostęp do danych, takich jak numeryczny model terenu o interwale siatki co najmniej 100 metrów. Dane te można pobrać ze strony www.codgi.gov.pl. Pozostałe dane fotogrametryczne udostępniane są nieodpłatnie w postaci elektronicznej na 3 cele zdefiniowane w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dane te można otrzymać na cele edukacyjne, w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych oraz w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane nieodpłatnym udostępnieniem danych na cele statutowe w celu ich uzyskania powinny kontaktować się bezpośrednio z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Opłata za udostępnienie danych z CODGI regulowana jest przez rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty. Po złożeniu wniosku o odpłatne udostępnienie danych, wnioskujący otrzymuje drogą elektroniczną dokument obliczenia opłaty. W zależności od wybranej licencji znajdują się tam wartości użytych stawek oraz kwota, jaką należy uiścić. Licencja wydawana przez CODGI reguluje zasady utrwalania, zmieniania czy udostępniania materiałów w postaci elektronicznej, a w przypadku materiałów w postaci nieelektronicznej dodatkowo przekształcania ich do postaci elektronicznej. Jeżeli dane wykorzystywane są bez stosownej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, rozporządzenie przewiduje karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za udostępnienie tych materiałów. Na stronie www.codgi.gov.pl udostępnione są skorowidze danych, w których można sprawdzić zasięg oraz aktualność udostępnianych danych. Na tej samej stronie udostępniony jest również kalkulator opłat, który umożliwia oszacowanie opłaty zgodnej z aktualnymi przepisami.
Na stronie CODGIK udostępnione są również wnioski formularzy w formacie PDF. Aby zamówić dane, należy wypełnić wniosek o udostępnienie materiałów Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a następnie wybrać i wypełnić drugi dokument, czyli uszczegółowienie wniosku, który jest zależny od rodzaju zamawianych danych. Wnioski można składać w formie pisemnej, wysyłając je pocztą na adres CODGIK, lub złożyć osobiście. Można je również przesyłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP lub drogą elektroniczną na adres e-mail codgik@codgik.gov.pl. Literaturę wykładu stanowią aktualne ustawy i rozporządzenia związane z zamawianiem danych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.